Jesteśmy. Ewa Sufin, Zieloni. Jakie wrażenia po dzisiejszej demonstracji? No jest to kolejna demonstracja tak zwanych frankowiczów, których trzeba przestać nazywać frankowiczami. Bo jak się okazuje, ich kredyty wcale nie były we frankach szwajcarskich, tylko w złotówkach. W złotówkach je dostali, w złotówkach je spłacają. Więc trzeba skończyć z tą fikcją kredytów we frankach szwajcarskich. Ustawa, która została dzisiaj zatwierdzona przez Senat, jest skandalem. To jest absolutnie niesprawiedliwe, żeby połowę kosztów przewalutowania tej ustawy ponosili kredytobiorcy. Oszukanie kredytobiorcy. Oszukanie kredytobiorcy. Trzeba dodać, że te kredyty nie są kredytami. Tak, z, to nie z definicji. Są kredyty. Te kredyty nazywają się kredyty hipoteczne, a tak naprawdę to są instrumenty finansowe, spekulacyjne instrumenty finansowe. Trzeba to raz na zawsze powiedzieć i przestać utrzymywać tą fikcję, że chodzi o ludzi, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne. Więc ta manifestacja jest potrzebna, tym bardziej, że to, co się wydarzyło, że niemiecki Commerzbank zaszantażował polski rząd, który śmiał podjąć ustawę, przyjąć ustawę regulującą w jakiś sposób problem, który mają polscy obywatele, jest skandaliczne, ale niestety jest przykładem tego, co może nas dotknąć, jeżeli porozumienie transatlantyckie o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi wejdzie w życie. Kolejne porozumienie, które na dziesiątki lat wprowadzi klauzulę ochrony inwestorów zezwalającym inwestorom zagranicznym na skarżenie do sądów prywatnych, sądów arbitrażowych polskiego rządu o bardzo wysokie odszkodowania w sprawach takie jak te, jak ta, w sprawach dotyczących środowiska, w sprawach dotyczących praw obywatelskich, w sprawach dotyczących praw pracowniczych. Więc jest to skandaliczny przykład tego, do czego nie można dopuścić. Jest to przedsmak TTIP, prawda? To, tak co, jest, to co te jest banki robią. To jest dosłownie przedsmak tego, co nam przyniesie te TTIP. Czyli próbują założyć dyktaturę koncernów, korporacji i banków ponad obywatelami, ponad tak narodami. Tak jest, ponad obywatelami i ponad demokratycznie wybranymi rządami. Istnieje zagrożenie, że międzynarodowa czy zagraniczna korporacja oskarży do prywatnego sądu arbitrażowego państwo polskie, czyli podatników, o odszkodowanie w wysokości milionów euro. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Arkadiusz Szczeźniak, SBB, Stolt Bankowy Obozprawie. Słuchaj, jakie wrażenia po dzisiejszej manifestacji i jaką masz ocenę wspaniałej regulacji, która przyjął dzisiaj Ocena Senat? Ocena jak zwykle jest na poziomie zero, w skali od zera nawet do miliona. Tak mniej więcej pracują posłowie nasi od lat 25. Od 25 lat wchodzą banksterom w kieszeń. I tak to niestety wygląda, że dopóki my żeśmy nie zaczęli patrzeć na ręce, to czuli się bezkarni. Profesor Rosati, będąc przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych, zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku Millennium, który sprzedał najwięcej toksycznych kredytów. Niewyobrażalne. Czy trzeba coś tutaj dodawać? To jest jasne, jawne wchodzenie. To jak pan Rocki, prawda? Tak, podobna a teraz pan Rosati w Komisji Europejskiej robi dokładnie to samo. Pilnuje interesy banksterów w Komisji Europejskiej. Ja pamiętam, jak pan Rosati namawiał do wejścia do Unii Europejskiej i mówił, będą pieniądze. Ma pieniądze. Zadbał o rodzinę. Doskonałe. Tak jest. Są pieniądze. Dobrze. Teraz już nie odpuścimy. Jaki jest teraz dalszy ciąg tej ustawy? Ona przechodzi do Sejmu. Przechodzi do Sejmu. Sejm może tylko i wyłącznie głosować nad odrzuceniem bądź przyjęciem poprawki, którą zgłosił Senat. Tak. Nie ma możliwości odrzucić. Prawdopodobnie będzie przeciągana na zasadzie terminów tak, żeby się skończyło do wyborów. I jeżeli to nie przejdzie do wyborów, to ustawa wygasa. Platforma chciała ugrać jakieś punkty i u banksterów w postaci pewnie dotacji na promocję w trakcie kampanii wyborczej. I zamedlić się tutaj. I stwierdzić, że nam pomogli i rozwiązali problem. Może część ludzi by uwierzyła w to. Nie chcemy tej ustawy. Proponujemy, że ją wyrzucić do kosza, prawda? To jest gniot, to jest Frankenstein. O, jesteśmy. Zapraszamy. Okay. Wyrzucimy ją do kosza i to bardzo szybko z pomocą paru przychylnych posłów, którzy są ciągle z nami z każdej opcji politycznej poza koalicją, która jest zawsze za banksterami. Okej, okay. Dzięki bardzo. Ja włączyłem kamerę już teraz, nie przeklinamy na panów bankierów. Mówimy kulturalnie, jakie wrażenia po imprezie dzisiejszej? No myślę, że bardzo pozytywne, ale tylko jeżeli będziemy się tutaj zbierać zawsze, co tydzień, małymi kroczkami coś ugramy, a reszta przed komputerem niech dalej klika.
Ale co, zapraszamy innych, żeby też oczywiście, się uczynili, prawda? Oczywiście, że tak. Wszystkich zapraszamy, jest naprawdę bardzo fajna atmosfera. Wszyscy się tutaj znamy, lubimy i tylko to nas może być radę. Też w innych miastach, mamy znajomych, którzy z Frankowiczu z innych miast i oczywiście, chętnie przyjeżdżają tak. do Warszawy. Oczywiście. My możemy do nich jechać, niech oni organizują. Oczywiście, chętnie pojedziemy, zorganizujemy się, możemy zrobić gdzieś indziej manifestację. Niech nas zaproszą, zrobimy im bibę taką jak trzeba i pokażemy bankierom w innych miastach. Ale wygramy, wierzę w to, że wygramy. Już są jakby prześwite, prawda? Pęka mor. Wczoraj poseł Pęk zrobił miazgę w Senacie. No to tam oglądałem te relacje w nocy tam trochę, bo to można ściągnąć ją tam. Odnośnie tego pisma do ETS-u, co rząd wysłał, to tam minister finansów nie wiedział jak się do tego ustosunkować. No bo nigdy nie czytała. Tylko podpisywała. No. Nawet nie ona podpisywała. No. Okay. Pisał to jakiś radca prawny, który pracuje dla banku. No bo zawsze tak piszą. Było widać w pliku, na którym zamiast ktoś otworzyć nowy plik, pracował na czymś, co ktoś inny w banku opracował. Niemożliwe. Możliwe. To tak bezcelnie, tak głupi. I widać, że właściwościach pliku to imię i nazwisko osoby, yes. która tworzyła ten plik. A jeżeli to oryginalny plik, to tak. Tak. To widać, no. No. To mamy ten plik? Będziemy wiedzieć kto? Mamy ten plik, a do pliku Worda byśmy doszliśmy. Pozdrawiamy mądrych bankierów, którzy nawet bardzo nie potrafią dokumentu napisać dla rządu, co mają, co miliardy mają przedstawić. Miliardy wydają na reklamę i na lobbying, a na prawników chyba nic nie wydawali, a teraz będą musieli wydawać. Żeby otworzyli przedstawicielstwo przy Komisji Europejskiej. Rosati tam swoje robi. Prawdopodobnie wyrok będzie neutralny, na zasadzie, że jeżeli coś w prawie polskim jest zakazane, no to jest niezgodne, tak? To dotyczy prawa węgierskiego, także może pójść tylko w kierunku oceny bardziej pod kątem Węgier, a nie ogółu. Podejrzewam, że będzie na zasadzie, że w Węgrach może być niezgodne, a w innych krajach może być pod warunkiem, że i tu będzie litania. A możesz jeszcze skomentować chorwackie stanowisko chorwackiego rządu, bo to jest świeżutkie. Bardzo mi się podobało, chcieliśmy to dzisiaj na komisji zacytować, ale nie mieliśmy okazji, bo rano została odwołana. Tak. Potem się tempo jej przeprowadzenia było takie, że Mariusz był, ale też nawet nie miał. Powiedzmy ludziom, którzy nie wiedzą, co powiedział rząd Chorwacji. Dokładnie w idealnym momencie. Powiem, ale w każdym razie chodziło o to, że oni nie będą stali za bankierami i ich nie obchodzi to, że te banki mogą mieć wirtualne straty, a przede wszystkim niech spółki matki zwrócą te pieniądze, skoro przez tyle lat ciągnęły z tych banków do swoich krajów. Banki niemieckie w Niemczech nie zarabiają tak dobrze jak nas. Banki holenderskie tak samo. Tylko banki w Polsce zarabiają czterokrotnie więcej na każdym produkcie niż w innych krajach. Dlaczego oni tu lubią siedzieć w naszych bankach? Bo u nas się im pozwala. Rentowność, bo u nas się im pozwala. Jest cztery razy wyższa, co napisał nawet sam Cik na blogu, że u nas na wszystkim się zarabia cztery razy więcej. Rentowność dużo przy zarobkach cztery razy niższych. Więc czyli mają... de facto płacimy przynajmniej 16 razy więcej. Tak? Łatwość mają później ze sprzedaniem za 1/3 wartości mieszkania zwindykowanego przy BTM, prawda? Bardzo dużo. Stać ich na to, stać ich na to. 4 razy więcej zarabiają na wszystko. Już po paru latach można powiedzieć, że kredyt już się, ich koszty już im się zwróciły i każdy dodatkowy zysk to już jest na plus. Panowie, podsumowanie. Jesteśmy dzisiaj pod wspaniałym M-Bankiem. Doskonale. Polska-Niemcy i w tym meczu wygramy. Nawet jeśli nie w tej chwili, nawet jeśli nie dzisiaj, wygramy na pewno. Ale nie tylko Niemcy, mamy też tutaj wspaniałych przyjaciół z transatlantyckich. Teraz jesteśmy przed niemieckim. Teraz pozdrawiamy, ale mówimy naszym przyjaciołom Auf Wiedersehen! Jakie wrażenia? Jakie wrażenia? Fantastyczne, jak zawsze. Nasze imprezy są konkretne, prawda? Wyjątkowe. Specyficzne, pozdrawiamy M-Bank i szykujemy się na następne. Tak jest. Jeszcze jeden, sprawca zamieszania. Sprawca zamieszania, główny tutaj egzekutor, windykator banków. Mariusz, jakie wrażenia po dzisiejszym wizycie w placówce? Przede wszystkim myślę, że banki zaczną zastanawiać się nad tym, co robią. I banki będą, powinny przede wszystkim myśleć o swoich klientach, a nie tylko o własnych zyskach. Bo od tego się zaczyna cały biznes. Najpierw klient, a później własne zyski. Jeżeli się to odwraca, to nie ma ani zysków, ani klientów. Wczorajsze wystąpienia posła Pęka i innych senatorów troszeczkę chyba zmieniły nastrój rządzącym. Ja myślę, że ten nastrój został już dawno przez nas, przez nasze stowarzyszenia, przez nasze grupy nacisku zmieniony. I dzisiejsze słowa
czy dzisiaj wypowiadane słowa przez głównie partię rządzącą, stwierdzające, że to jest jednak zła ustawa i nie zostanie do końca parlamentu wprowadzona w życie, do końca tej kadencji wprowadzona w życie, świadczą o tym, że nasze działania są skuteczne. Cóż, zapraszamy wszystkich frankowiczów w innych miastach do pomocy w działaniach, do włączenia się, tak. Może zmontujemy jakąś manifestację, wtedy zaprosimy wszystkich do Warszawy. Manifestacja jest zaplanowana na w tej chwili jeszcze dokładnie na koniec września lub początek października, o czym zdecydujemy na pewno wspólnie. Oczywiście zapraszamy i Profuturis i wszystkich innych organizacji. Oczywiście, to wszystkie organizacje, które walczą wspólnie z nami o ten wspólny interes, jakim jest prawda i wolność gospodarcza. I przede wszystkim bankowe bezprawie. Dzięki, Mariusz. Dziękuję. Koło Jakuba Zofie. Jakub Perkowski. Dzień dobry, nazywam się Perkowski, Kukiz 15. Przyszedłem wspierać tutaj słuszną inicjatywę obalenia banksterskich banków. Również wziąłem kredyt we frankach szwajcarskich, będący tak naprawdę kredytem złotówkowym na 300 tysięcy złotych. I drodzy Państwo, nadal go spłacam. Nie jestem radykalny, jeśli chodzi o zabieranie pieniędzy z banków. Nie chcę wcale, żeby bank oddawał mi mój kredyt. Wolałbym dostać kapitał bankowy albo być właścicielem części banku w zamian za straty poniesione. Więc ja wolę osobiście kawałek banku, niż żeby bank oddał mi moje pieniądze. To myślę, że byłoby uczciwe. Ileś tam procent udziałów. No, rozumiem, że się podzielisz i wszyscy będziemy udziałowcami. Ja myślę, że my wszyscy kredytobiorcy kredytów złotówkowych udzielanych pod rozorem kredytów we frankach szwajcarskich powinniśmy dać udziałowcami tego banku i czerpać zyski z innych działalności, które finansowałyby nasze kredyty. Jak oceniasz, bo znasz mniej więcej sytuację finansową głębiej, jak oceniasz polską sytuację finansową? W ogóle, ogólnie, dlaczego banki narodowe nie są w stanie udzielać bezgotówkowych, bezprocentowych, tak. Islamskie banki to robią, doskonale sobie radzą. U nas w Polsce możliwość udzielania kredytów nieoprocentowanych istniałaby, tylko że to wymaga zaangażowania pewnych środków i pewnej polityki społecznej. Mieszkaniowej, jakiejkolwiek tak, polityki. Prorozwojowej dla jakiejkolwiek państwa. Prorozwojowej polityki. U nas w Polsce nie ma żadnej polityki prorozwojowej. U nas jest tylko polityka wspierania. Prodestrukcyjna. Wspierania najsilniejszych, najbardziej drapieżnych. Tak. Wspierania hipermarketów, wspierania wielkich korporacji międzynarodowych, którym emanacją są banki, które tak naprawdę te wszystkie pieniądze przetwarzają. Słyszałeś o centrali Goldman Sachs, która ma powstać w Warszawie? Tak, jestem. Pozdrawiamy serdecznie. Golder. I Saksa, tak, jest tych dwóch panów. Pozdrawiamy. Siemanko, cześć. Kauzenka, stop bankowym bezprawiu. Wrażenia po dzisiejszej demonstracji, co się działo. Literki trzeba było przed. Ruszcie się i zmieńcie ten świat na lepszy, a swoje życie na łatwiejsze. Ale idziemy w dobrą stronę. Widać, że zmienia się w ogóle nastrój w Sejmie. Też media zaczynają przychylniej patrzeć, zaczynają zadawać pytania. Także dużo zrobiliśmy już w tym momencie. Wszystko prawda. Ale słuchajcie, to co możemy zrobić, to jaki jest potencjał. Jest nas milion. Samych tylko frankowiczów, umoczonych w kredytach 550 tysięcy? 550 tysięcy umów. Umów. A w bardzo wielu umowach są dwie albo trzy osoby. Okay. Z rodzicami, z rodzeństwem, małżonkowie. Więc to jest ta podstawowa baza. No. A Polska to jest jeszcze ciągle kraj tradycji rodzinnych. Także nie tylko ci, którzy są wymienieni w umowie kredytowej, to często spłacają. Spłaca też ich bliska rodzina. Likwidują jakieś swoje lokaty i bieżące raty. Nie wiem, co słyszałeś, bo teraz Arek powiedział, że dokument, który wysłały polski rząd do Luksemburga, był napisany na papierze bankowym, bo nie skasowali dokumentu wordowskiego. Znaczy to był po prostu papier bankowy wysłany przez polski rząd, a nie papier polskiego rządu. Tak, wspaniałych mamy rządzących. Pozdrawiamy parodię obywatelską i wszystkich jej członkostw. Lewandowski, która minuta? No to teraz już mogę spokojnie jechać do domu, wiem, że